tym odcinku omówimy sobie równanie ciągłości strugi, a więc będziemy analizować zachowanie się cieczy, która się porusza. Ograniczymy się jednak przy tym do cieczy idealnej. Co to jest ciecz idealna? Jest to taka ciecz, w której nie występuje lepkość. O lepkości i siłach oporu mówiliśmy przy okazji wykładu 23. Drugi warunek, który musi być spełniony, to ciecz ma stałą gęstość i jest nieściśliwa. Kolejny, że przepływ cieczy jest, mówimy, laminarny albo inaczej ustalony. To oznacza, że prędkość, gęstość i ciśnienie w każdym punkcie strugi cieczy będą takie same. I dalej, że ciecz płynie bez zawirowań. Żeby te pojęcia stały się bliższe, to najpierw pomyślmy sobie, czy wprowadźmy pojęcie linii prądu. Linia prądu to jest linia, która jest styczna do wektora prędkości cząstki cieczy w danym punkcie. A więc dla przykładu tutaj te linie prądu zostały zaznaczone na czarno, a wektor prędkości w dowolnym punkcie został oznaczony przez V. Natomiast jeśli wydzielimy z całego strumienia pewną część tej cieczy poruszającej się, to będziemy mieli do czynienia ze strugą prądu. Czyli to jest skończona wiązka linii prądu. Wyprowadzimy sobie bardzo ważne równanie, które dotyczy takiej cieczy idealnej. Jest to równanie, które nazywa się równaniem ciągłości strugi. A więc wydzielmy z tej całej, z tego strumienia wody, czy jakiejkolwiek cieczy, pewną strugę, która będzie się poruszała z lewej na prawo, ale ta struga nie ma tego samego przekroju poprzecznego. Czyli może to być sytuacja, kiedy woda przemieszcza się przez taką rurę, która ma zmienny przekrój. I załóżmy sobie, że na wejściu tutaj ta rura ma przekrój jakiś S1 i na wyjściu ma przekrój S2. Założymy sobie teraz, że ciecz jest nieściśliwa i wówczas w przedziale czasu delta T, jakimś niewielkim przedziale czasu, jeśli ciecz jest nieściśliwa, to oznacza, że ilość masy, która wpływa przez powierzchnię S1, zawarta powiedzmy w takiej objętości, jak tutaj jest pokazany ten walec o przekroju podstawy S1, będzie taka sama jak ilość masy wody, która będzie zawarta w tym przekroju, który jest pokazany po prawej stronie na wyjściu, czyli przez taka sama ilość masy wpływa, co i wypływa przez powierzchnię S2. I w związku z tym możemy sobie napisać, że delta M1, co będzie dotyczyło masy, która jest tutaj na niebiesko zaznaczona, jest równa delta M2. I dalej, jeśli sobie skorzystamy z definicji masy, że to jest gęstość razy elementarna objętość, która dotyczy tej masy, no to jest gęstość razy powierzchnia przekroju poprzecznego i razy element dx, który będzie wysokością tego walca w jednym przypadku i w drugim przypadku będzie to jakaś inna wysokość. Czyli ta wysokość tego walca to jest V1 razy delta T, a wysokość tego walca to będzie odpowiednio V2 razy delta T. No i teraz, skoro delta M1 jest równe delta M2, możemy podstawić i otrzymamy proste równanie. S1 V1 równa się S2 V2. Widzimy, że tam, gdzie przekrój poprzeczny strugi jest duży, tam prędkość będzie mała i odwrotnie, tam, gdzie przekrój poprzeczny jest mały, tam prędkość będzie duża, bo iloczyn przekroju poprzecznego i prędkości jest stały, więc jeżeli jedna wielkość rośnie, to druga musi maleć. Dlatego też nieprzypadkowo schematycznie tutaj prędkość tych warstw po lewej stronie, gdzie przekrój jest duży, zostało oznaczone wektorem o mniejszej długości, aniżeli prędkość tej wody, która przemieszcza się na prawo na wyjściu tej rury. I ta prędkość V2 jest tutaj większa, bo pole przekroju poprzecznego jest mniejsze.
Gdzie obserwujemy takie właśnie efekty związane z równaniem ciągłości? No, najprostszy przykład to jest przykład z życia, który obserwujemy codziennie, wielokrotnie. Otóż wiemy, że u wylotu kranu zawsze przekrój poprzeczny jest większy, a w miarę jak analizujemy strugę z dala od kranu, im dalej jest ta struga, tym przekrój poprzeczny jest mniejszy. No i teraz pytanie, z czego to wynika właśnie, że tak się dzieje. Otóż jeśli założymy sobie, że prędkość tutaj wody na górze tuż przy ujściu z kranu jest równa V0, to jeśli zastosujemy sobie prawo zachowania energii, czyli założymy, że na wyjściu tutaj mamy energię kinetyczną oraz w stosunku do miejsca, w którym jest pole przekroju poprzecznego strugi S, energię potencjalną, to otrzymamy energię całkowitą elementarnej warstwy wody delta M jako sumę energii kinetycznej i energii potencjalnej. Jeśli chodzi o ten punkt, który jest naszym punktem odniesienia, w którym chcemy zbadać właśnie jak wygląda przekrój poprzeczny, to w tym miejscu oczywiście cała energia to jest tylko energia kinetyczna, ponieważ jeśli to jest punkt referencyjny, to H jest równe 0. No i teraz, jeśli skorzystamy z tego równania, możemy sobie policzyć, jaka jest prędkość elementarnej masy wody na wysokości H poniżej tego kranu. No i jeśli skorzystamy teraz z równania ciągłości strugi, to S0, V0, gdzie S0 pole przekroju poprzecznego na górze, V0 prędkość na górze i SV prędkość na dole odpowiednio i pole przekroju poprzecznego, podstawiając za V to, co otrzymaliśmy wcześniej, otrzymamy równanie, które wyjaśnia, dlaczego to pole na dole jest niższe. I tyle, jeśli chodzi o zastosowanie równania ciągłości w tym odcinku. Dziękuję bardzo za uwagę.